Zaprosiliśmy Państwa dzisiaj na świąteczny spacer z panem Wojciechem Tycem. Dzień dobry, panie Wojciechu. Dzień dobry. Legenda opolskiej Odry, piłkarz, 150 występów ponad w opolskiej Odrze, występ reprezentacji, gra za granicą. No ale dzisiaj świętowanie i o tym będziemy mówić, więc nim o piłce, panie Wojciechu, bo trudno nie powiedzieć o naszej Odrze i dlatego wybraliśmy się celowo na to Odrę, bo Odra płynie. Płynęła też za pańskich czasów, jeśli chodzi o tę piłkarską Odrę i do niej wrócimy, ale teraz chciałem pana zapytać o jedno. Jak świąteczne śniadanie u pana w domu wyglądało? To jest taka wieloletnia tradycja i to bardziej z pańskiej rodziny, czy z rodziny małżonki? No właśnie, tradycję świątecznego śniadania wniosła do mojej rodziny moja żona. Moja żona, która z domu rodzinnego przyniosła przepis na tak zwaną potrawkę. Czeskie? Nie. Potrawka, nie podrawka, tylko potrawka. To jest danie, które jej rodzice, moi dziadkowie, teściowie przywieźli ze wschodu, z Tarnopola. I to jest zupełnie coś oryginalnego, czego nigdzie indziej nie spotkałem. Danie na gorąco, składające się z kilku rodzajów wędlin krojonych, składające się z wiórków chrzanowych, z dużej ilości jaj i śmietany. I to wszystko razem jest delikatnie podgrzewane na niezbyt ostrym ogniu, kilkadziesiąt minut. I to na gorąco, spożywa się z buraczkami z chrzanem. To jest coś absolutnie tak wspaniałego. To jest jak narkotyk, to jedzenie. Im więcej jesz, tym więcej pragniesz, chcesz. No, a zostaje na poświętach, czy nie? Nie tylko, że nie zostaje, ale oczywiście wszyscy biorą dokładki. No i to jest coś tak unikalnego, jemy tylko raz w roku, chociaż teoretycznie można to robić przecież często, ale właśnie zostawiamy to na ten świąteczny dzień, na to śniadanie wielkanocne, ale robimy to jeszcze, powtórkę zawsze robimy jeszcze w drugi dzień świąt, czyli pierwszy i drugi dzień świąt na śniadanie jemy to, bo to jest coś tak wspaniałego, że nie można pozostać tylko na jednym razie. A jakieś inne zwyczaje? Jest śmigus-dingus? Jest... Śmigus-dingus, proszę pana, u nas na Opolszczyźnie. Kiedyś jak mieszkaliśmy w Opolu, no to rzeczywiście ten śmigus-dingus, który jest taki zwariowany, to było straszne. Nie mogłem patrzeć na to, jak ta młodzież biegała i podlewała ludzi pod kościołami, czy na ulicach gdzieś zupełnie przypadkowo. I dla mnie śmigus-dingus prawdziwy to był pytam pana o to dlatego, z mojego dzieciństwa. Pan jest, tak. Przecież pan jest z Żywiecczyzny, no więc właśnie. Z gór. Jak to u górali było? No więc u nas było zupełnie inaczej. U nas było tak, Milówka to jest taka miejscowość troszkę o charakterze takim miasteczkowym. I były różnego rodzaju place, gdzie dzieci, za moich czasów dzieci było mnóstwo, młodzieży, kolegów, koleżanek. I właśnie wszyscy czekaliśmy na ten śmigusowy poniedziałek i bez względu na pogodę, a pogoda wtedy była taka dosyć kapryśna. Czasami padał śnieg z deszczem, czasami świeciło słońce, jak to w górach. To był czy marzec, czy kwiecień, plecień, ale to nam absolutnie nie przeszkadzało. Po prostu plac na plac, grupa na grupę, biegaliśmy z wiadrami, ale tylko między nami. Nikt nie zaczepiał nigdy osób starszych, ludzi, którzy wracają z kościoła, czy gdzieś idą na spacer, czy coś. Takie były bitwy na wodę. No, czyli ciupaską można było dostać, jak się źle zachowywało. Ciupaską. Ciupaski pozostawały raczej w domu. Panie Wojciechu, to teraz chwila o piłce. Znaczy, to chyba miło, tak jak mówiłem na początku naszej rozmowy, że warto taki spacer świąteczny w ogóle sobie urządzić, bo no, pan, wiem, jest ciągle miłośnikiem tego aktywnego wypoczynku. To jest taka pierwsza sprawa. To jest taka nasza zachęta świąteczna, ten spacer, żeby wyjść, żeby chwilę się dotlenić. Mimo wszystko warunki mamy teraz troszkę inne, ale zawsze chyba warto znaleźć tę chwilę na to, żeby jednak w tej aktywności pozostawać. Proszę pana, ta wieloletnia informacja na ten temat, przypominanie o tym ludziom, to już zdaje egzamin. Naprawdę dzisiaj to już są takie czasy i ta świadomość jest taka, że nie trzeba nachalnie wciskać nikomu do głowy, że dobrze byłoby wstać od stołu i się przespacerować, wyjść tego. Ja przecież oglądam i tutaj w tym parku na Dużańskim. No mamy tutaj obok przecież siłownię. Codziennie. Przecież to są tysiące ludzi. Ja mieszkam na wsi podopolskiej, gdzie tam w okolicach prądów mam lasy, te bory niemodlińskie. Idę, tam jest, wszystkie parkingi są zatłoczone, tam ludzie przyjeżdżają, ludzie spacerują po lasach. Ta aktywność fizyczna staje się już po prostu zwyczajem. Mm-hmm. No to chyba dobrze. No to skoro zwyczaje mamy i świąteczne i takie sportowe za sobą, no to trudno naszej rozmowy nie zakończyć sportem.
trzy mecze piłkarskiej reprezentacji, bo myślę od reprezentacji, bo pan też miał okazję w niej grać za nami i jak zwykle ci nieszczęśni Anglicy na naszej drodze. Nieszczęśni Anglicy. No tak u nas się ciągle no, mówi, prawda? Pana, no, jak pokonać Anglię? Ciągle Anglii mówią, że to jest jedna z najlepszych drużyn narodowych świata. Grają jeszcze w swojej świątyni futbolu. No i więc no, trudno, żeby... To nie jest tak łatwo tam wygrać u nich. No. Trudno, żebyśmy tam szukali punktów. Oczywiście trzeba próbować, trzeba się starać, ale jak tam przegrywam 2-1, no, mimo to, że jestem zawiedziony tym meczem. Jestem po prostu bardzo zawiedziony tym meczem, ale wydaje mi się, że ten rezultat no, nie przynosi mi jakiejś ujmy. To jest taki wynik honorowy 2-1. To co mają powiedzieć Niemcy, którzy u siebie przegrali z Macedonią Północną 2-1? To jest dopiero klęska. Ale muszę panu powiedzieć, że generalnie jakieś ta nasza reprezentacja no, zawodzi. No, po prostu nie jest taka, to nie są tak te chłopcy jak z tamtych lat, że oni jechali. Oni po prostu dla nich nie było, czy to byli Holendrzy, czy to byli Anglicy, czy to byli no, Niemcy, czy to się Włosi, Argentyńczycy. No, oni się po prostu nikogo nie bali. No, bo to, pewno, że wyniki nie były zawsze, nie było to zawsze zwycięstwa, ale nikt nie wychodził wystraszony na boisko. To było po prostu nie do pomyślenia. Nasi piłkarze to byli piłkarze światowej klasy, chociaż kluby polskie nie były w elicie jakiejś europejskiej ani światowej, ale piłkarze z całą pewnością tak. Gdyby wtedy były takie możliwości jak dzisiaj, że dzisiaj kto dobrze w piłkę kopnie, to już gra w zachodnim klubie. A pamięta pan te czasy nasze, to przecież trzeba było mieć skończone 30 lat, żeby móc pojechać do jakiegoś podrzędnego klubu, bo no się... pan też wyjechał za granicę, panie Wojtku. No więc, ale proszę pana, oczywiście, ja wyjechałem, miałem 31 lat skończonych. No niech mi pan powie, czy w wieku 31 lat jedzie się za granicę robić karierę? No przecież to jest wykluczone. Ale jaki był ten pana francuski, no nawet nie powiem epizod, jednak mocny akcent. Też w kontekście chociażby właśnie świątecznym, czy wtedy się myśli wtedy o tym swoim domu? No proszę pana, święta, wszystkie święta, które przeżywałem we Francji, bo w tym czasie to był okres stanu wojennego, przyjeżdżałem wprawdzie do Polski, ale nie w okresie świątecznym. Więc to była jedna wielka, oczywiście wszystko co z Polski to żeśmy przywieźli tam, chociaż nie wszystkie ingredia mogliśmy tam dostać, które u nas w Polsce są normalnie do kupienia. Na przykład maków we Francji nie kupisz, żebyś trupem padł. Ale proszę pana, to była jedna wielka nostalgia za Polską, tęsknota za rodziną, za domem, za tym. Także te święta, tylko tyle, że byliśmy razem wszyscy, no i tyle. Ale staraliście się utrzymać ten świąteczny zwyczaj, nie, no, klimat, oczywiście, że tak. Atmosfera. Oczywiście, że tak. Wszystko to, co jest w naszych sercach i głowach z Polski, to wszystko to tam było odwzorowywane we Francji. Panie Wojtku, zaproszę pana na koniec naszej rozmowy na ławeczce, bo chciałbym, żebyśmy na tej ławeczce spojrzeli na Odrę właśnie. Co prawda my spojrzymy na tę Odrę, która płynie z południa na północ, ale chciałbym zapytać pana też o tę piłkarską Odrę. Wiele lat, wiele sezonów spędzonych w klubie przyoleskiej, no i Odra też płynie. Zawsze wiadomo, że są wzloty i upadki. Jak pan patrzy teraz na opolską piłkę, na piłkę w Opolu, jak widzi pan jej bieg? Proszę pana, to, że Odra wróciła już do pierwszej ligi, to już jest ogromna sprawa. To już jest początek, to już jest odskocznia do ekstraklasy. Po tylu latach tułaczki, poniewierki i biedy i nędzy mogę powiedzieć, że Odra dzisiaj naprawdę jest klubem dobrze poukładanym, dobrze zarządzanym, który przyciąga sponsorów, o którym się dobrze mówi. Sama gra w tej pierwszej lidze raz jest lepsza, raz gorsza, ale jesteśmy w środku tabeli i póki co przecież i tak ze względu chociażby taki, że nie mamy stadionu, który spełnia wymogi warunków ekstraklasowych, to gra w czołówce pierwszej ligi uważam, że to jest to, na co nas aktualnie stać. W perspektywie mamy budowę nowego stadionu, który widziałem tą wizualizację, no coś absolutnie wspaniałego. Marzę, tęsknię, żeby dożyć tej chwili. Czyli pożegna się pan z Oleską 51, niezależnie od wszystkiego, że to przez lata jednak było miejsce kultowe, ale kiedyś kult się też kończy, prawda? To znaczy ten kult zostanie w naszej pamięci, na naszych fotografiach, w naszych sercach, ale życie biegnie dalej, trzeba z żywymi naprzód iść i trzeba budować nowy stadion i ludzie zaczną chodzić do tej nowej świątyni futbolu w Opolu i myślę, że wtedy tam się odrodzi się znowu ten klimat i ta atmosfera, że wrócimy z powrotem do ekstraklasy. Ale ten stadion jest absolutnie, uważam, że pan prezydent powinien zrobić wszystko, żeby on jak najszybciej powstał. Panie Wojtku, to tylko na koniec zapytam, czy jest taki mecz
Pana mecz taki, który by Pan powiedział, zawsze będę go wspominał jako mecz numer jeden, jak grałem w Odrze? Bo ja swój pierwszy mecz, jaki oglądałem, to był mecz z Pana oddziałem, w którym Pan strzelił bramkę, w którym to Odra wygrała z Pogonią Szczecin 1-0 i była 90. minuta, a Wojciech Tyc strzela bramka. Czy jest w Pana pamięci ten jeden mecz? No właśnie nie ma takiego jednego meczu. Ten właśnie jeden, który, bo niech Pan sobie wyobrazi, że grałem 20 lat w piłkę, tylko jeden raz w życiu udało mi się strzelić bramkę w 90 minucie, że padła bramka i sędzia odgwizdał koniec meczu. To jest pierwsza rzecz. Drugi mecz taki, który też pozostanie, to jest mecz, który zadecydował o mistrzostwie, o tym słynnym mistrzostwie jesieni z Ruchem Chorzów, bośmy go zaczęli niezbyt fortunnie, przegrywaliśmy 1-0. Odrobiliśmy tą stratę z nawiązką, wygrywając 3-1. I to był mecz, który absolutnie pozostanie, to jest mecz, no i oczywiście taki mecz już, który przeszedł do klasyki polskiej piłki nożnej. Warszawa. I ten mecz z Legią też z 2-0, z 3-1 na 5-3, to jest coś absolutnie, i to nie tylko to pozostało w mojej pamięci, ale ci wszyscy, którzy się interesują piłką nożną, którzy kibicowali Odrze, którzy mają w pamięci tamte lata, to wszyscy wracają tylko właśnie do tego meczu. No to po prostu, to tak jak dzisiaj reprezentacja Kazia Górskiego rozegrała mecze wspaniałe, wygrywaliśmy z Holendrami u nas 4-1, tak. Wygrywaliśmy z innymi drużynami, ale Wembley, który był, ten remis na Wembley, on pozostanie, to tylko się o tym mówi, w zasadzie o niczym innym. Panie Wojciechu, dziękuję Panu bardzo za to świąteczne spotkanie i za ten spacer, no i życzę, żebyśmy jeszcze w tej świątecznej atmosferze pozostali jak najdłużej, a tak jak Pan powiedział, obyśmy się spotykali na pierwszą, a później ekstraklasowym stadionie Udzielnym. Na nowym stadionie Odry. Tego bardzo serdecznie z okazji tych świąt życzę sobie, życzę wszystkim Opolanom, życzę wszystkim miłośnikom piłki nożnej na Opolszczyźnie. Dziękuję bardzo za to spotkanie. Dziękuję. Wojciech Tyc, legenda opolskiej piłki, był naszym gościem na te święta. Muszę zabrać przepis od Pana Wojtka i samemu spróbować zrobić to pysznidło, o którym Pan mówił. Dziękuję bardzo.